Sieradzkie Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza w niezwykłą podróż do barwnego świata Agaty Kałużewskiej. Artystka ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych imienia Gersona w Warszawie. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Wyższej Szkole Wzornictwa w Moskwie i ASP w Łodzi. Od 2006 roku pracuje w Zapolicach i Zduńskiej Woli. Mieszka i tworzy w Strońsku. Wpływ tych miejsc widać w jej malarstwie. Agata maluje przede wszystkim pejzaż i przede wszystkim ten pejzaż, który ją otacza na co dzień. Mieszka w Strońsku, na skarpie, czyli rzeczywiście w przepięknym miejscu. No i te najwspanialsze motywy malarskie ma nieustannie przed oczami. Robi to bardzo różnie. Są to pejzaże bardziej lub mniej realistyczne, często w ogóle abstrakcyjne. Także daje sobie ogromną swobodę czytania i opisywania natury. Malarstwo Agaty Kałużewskiej jest niezwykle ekspresyjne. Ogromną rolę odgrywa w nim kolor. Intensywne, nasycone barwy porywają odbiorcę w świat wielopłaszczyznowy, niejednoznaczny, magiczny. Agata Kałużewska jest, można powiedzieć najkrócej, osobą szaloną, w najlepszym tego słowa znaczeniu. I takie też jest jej malowanie. Niekiedy sama przyznaje, że jak gdyby jej się troszkę wymyka spod kontroli to, co chce powiedzieć, a pędzel czy wyobraźnia galopują swoją drogą. No i efekty widzimy. Rzeczywiście bardzo ekspresyjne, bardzo kolorowe, bardzo wiele mówiące obrazy, w których każdy rzeczywiście może czytać po swojemu. Wystawa Czas Podróży na pewno nie wyciszy emocji. Przeciwnie, artystka zmusza do energicznych poszukiwań, penetracji wyobrażonych światów, które sama odnajduje tuż za rogiem. Pracę Agaty Kałużewskiej można już było podziwiać w sieradzkim BWA na wystawach zbiorowych, a w 2007 roku na wystawie indywidualnej Czas i Miejsce. Można więc zobaczyć, w jakim kierunku artystka podąża. Bardzo możliwe, że będzie podążała w kierunku syntezy bardziej, bo na razie to pokazuje wszystko, wszystko naraz można powiedzieć. Wydaje mi się, że będzie z czasem troszeczkę ograniczała środki, chociaż być może szkoda, bo akurat ten etap, na którym jest obecnie, można rzec w rozkwicie wyobraźni i sił twórczych i sił ludzkich, że to jest akurat idealne. Artystka sama o sobie mówi, że nie odpuszcza, jeśli ma poczucie misji. To poczucie misji opisywania świata w sposób twórczy, szczery i piękny wyczuwa się w jej pracach. Można się o tym przekonać do 2 maja w Biurze Wystaw Artystycznych w Sieradzu.